Siemano widzowie, niespełna 3 lata temu nagrałem dla was odcinek z Solar Smasha, ale od tamtego czasu w tej grze pojawiło się sporo aktualizacji, dlatego generalnie chciałem zobaczyć, co tutaj się zmieniło i to będzie moja pierwsza reakcja na odświeżoną wersję gry Solar Smash, w której jeszcze tylko krótko wyjaśnię dla tych, którzy nie oglądali pierwszej części. Chodzi o to, że rozwalamy sobie różne planety, a jak nie planety, to jakieś różne, dziwne, inne rzeczy, więc klikamy sobie graj. Tego układu słonecznego ja bym nie brał, tam nie ma nic ciekawego, od razu bierzemy sobie rozbijanie planety. No i dobra, na start weźmiemy sobie klasycznie Ziemię, oto jest właśnie nasza Ziemia, tutaj po lewej stronie mamy statystyki, czyli ile procent Ziemi się zachowało. Oczywiście teraz bierzemy pierwszą broń, jak widzicie niektóre rzeczy są nieodblokowane, ale generalnie bug tej gry polega na tym, że i tak możemy z nich korzystać, więc weźmy sobie na przykład Stany Zjednoczone i od razu sobie opuszczamy, to są raczej takie małe kamyczki, jak widzicie. Szkody, aha, to są te inne kamyczki, ja myślałem, że są to takie mniejsze, jeszcze mniejsze, które robią dość małe szkody. O, to są chyba te kamyki, sprawdźmy, jak one działają, zrzućmy tutaj mniej więcej na Azję. No, to nie jest duża szkoda, teraz puścimy ich trochę więcej, no to rzeczywiście Afryka delikatnie ucierpiała. Weźmy może sobie, o, księżyc, czy jasno go puścić i to chyba powinno nam całą Ziemię tak od środka jakby przeryć, zaraz to zobaczę, ale teraz tutaj się ta Ziemia rozwaliła. Dobra, gdzie ona jest jeszcze w miarę normalna? No tak, nie ma za bardzo takiego miejsca, no tutaj tak jakby coś troszeczkę, gdzie jest takie czarne, gdzie jeszcze nie ma tej takiej lawy. Dobra, weźmy sobie, o, może takie rakiety, sprawdźmy, co one potrafią. O, szkody bardzo malutkie, niemalże niewidoczne, w ogóle tutaj taki krater trochę, ej, to jest w kształcie Polski, nie możecie powiedzieć, że nie. Ty, o co chodzi? Ty krater w kształcie Polski zrobił. Zobaczmy, czy tak cały czas się dzieje, czy to tak wyjątkowo. Nie, dobra, teraz się tak na moje geograficzne oko jakaś Wenezuela zrobiła. Dobra, weźmy sobie coś takiego. Może w ogóle, czy to w ogóle teraz jakoś wybuchnie. Weźmy może jakiś laser, żeby sprawdzić, czy jak w to walniemy, coś się stanie. Chyba tak, chyba to wybuchło generalnie. No szkody są dość dużo, ale jeszcze patrzcie, 38 milionów, czyli tak jakby cała populacja Polski została. Dobra, może zmienimy sobie planetę. Jaką by tutaj wybrać? Czekajcie, rtęć? Co to jest rtęć? Mamy Wenus, mamy jakieś inne dziwne planety. Zobaczmy jeszcze nieznany system. Tu jest jakiś bałwan śniegowy i coś za reklamy, chyba jakaś dynia, ale dobra, do tego może weźmy coś z tej pierwszej listy. Kurde, chciałem wziąć Saturn, to poczekajcie, szybko zmienimy na Saturn, bo mi się kliknęło. Tak, ale tutaj to się nam taki dziwny lej zrobił, dobra, poczekajcie, weźmy jeszcze może sobie coś stąd, coś takiego, ciekawe jak to działa, zobaczmy. Czekajcie, gdzie to teraz jest? Czekajcie, jeszcze raz, dobra, tutaj w każdym... Nie wiem, ej, to gdzieś znika, to jest dziwne. Weźmy sobie, o, coś takiego, może to będzie fajniejsze. Jakaś taka rakieta, gdzie ona jest? No to, o, ej, co tutaj się dzieje, co tutaj się dzieje? Patrzcie, tutaj nam te rakiety poprzednio i tutaj coś się dzieje. No coś tam rozwala, dobra, od razu lecimy. Kurde, co tu się odwaliło, jakiś wielki wybuch, ale straty w sumie nie są tak duże. Generalnie Jowisz daje radę. To jest dość duża planeta, jeszcze jednego UFO tutaj puścimy i co, będzie taki duży wybuch? Nie, wybuch generalnie dość malutki, więc tam to było jak widać od ilości. Dobra, zobaczmy, co to jest to, szczerze pierwszy raz tego używam. Jakieś fioletowe coś, patrzcie, to jest jakiś typ. O kurde! O kurde! Jeszcze tu jest jakaś animacja, co tu się stało? Dobra, zobaczmy, co to jest to. Co to jest, jakiś pies? Ja! Nie, Solar Smash, co wy zrobiliście? Jaj, dobra, naspammy tych psów trochę, poczekajcie. Co to jest? I teraz co, będzie znowu taki ruch wielki? Tak! Ja walę, Solar Smash, co by odwalać? Co tu się dzieje, co to jest? Co ja dałem? Co to jest, jakiś pyton? Ja walę! Się też coś odwala. Zobaczmy jeszcze to i zaraz zmienimy sobie planetę. Co to jest? Jakiś dronik. W ogóle Saturn bardzo dobrze się trzyma. No tak te 3 lata temu niespełna bałwana, bo to jest też niezła faza, że mamy normalnie bałwana i na niego też możemy coś robić, więc wyślijmy tu jakieś kule na niego.
Jestem mega ciekawy, co one zrobią. To już chyba... O nie, tego... No... Co? Co? Co tu się stało? Widzowie, to jest jakaś disco bomba. Ej, tego nie było kiedyś. A już chciałem mówić, że to jest chyba stara broń. 94% i tak dużo się zachowało tego ba... Chodzi. Dobra, weźmy jeszcze coś takiego. No to robi dość małe szkody. To jest taka mikrobroń. Jeszcze zobaczmy to, bo jestem ciekawy tego. Ale w ogóle chyba nie da się tego kliknąć. Patrzcie, nie jestem w stanie sobie od razu dynię. Nie ma co czekać. I sprawdzamy, jak ona działa. Ale już widzę, że buguje, nie? Już widzę, że to będzie coś mocnego. Ja walę. Czyli ta dynia to jest serio. Coś dużego. Czekajcie, a w ogóle się nie kliknęło chyba. Więc może to nie był bug, tylko poczekajcie. Jeszcze raz próbujmy sobie to odpalić, bo już ma to wygląda. Lol, ja myślałem, że tutaj będzie, wiecie, ten taki jack-o'-lantern, czyli że będą te wycięcia jakby halloweenowe. To jest zwykła, najzwyczajniejsza dynia, więc mam pomysł. Zróbmy coś, co robiłem już kiedyś, czyli musimy wziąć sobie jakiś klasyczny laser. Może być ten i teraz patrzcie, robimy tak. Oj, to jest chyba troszeczkę za duże. Weźmy coś mniejszego, zróbmy tak. I nie, to jest aż za mały. Chciałem zrobić, wiecie, taki standardowy uśmieszek, ale coś nie wyszło. To chyba potrzeba do tego mniejszego laseru, ale ten tam widać, czekajcie, to trzeba szybko robić. No i dobra, teraz w miarę taki uśmiech jest, w ogóle to tutaj troszeczkę zostało. Nie wiem, nie mamy czegoś jeszcze, żeby spróbować z tym uśmiechem. Możemy i teraz, teoretycznie, powinniśmy mieć taką buzię trochę w lepszej widoczności, ale czy to się uda, to nie mam pojęcia. Dobra, mamy oczy, jakby sugerujcie się tymi dolnymi, nie tymi górnymi. I oj, nie, coś nie wyszło. W ogóle patrzcie, ta dynia jest pusta w środku. Kurde, myślałem, że normalnie, wiecie, będzie coś takiego, jak jest w prawdziwych dyniach. Ej, ale tu? Ej, to nawet wygląda tak w miarę okej, nie? W miarę legitnie, halloweenowo. Dobra, wow, tu można normalnie zrobić takie oblodzenie planety. Tu w ogóle mi strzelają. A, bo ja cały czas mam ustawione te takie, do strzelania. Okej, wszystko jasne. Możemy sobie chyba troszeczkę ludności dodać, jak się nie mylę, ale nie wiem, czemu mi to wokół tej naszej customizowanej planety. Generalnie ta opcja jest chyba dość średnia, z tego co tutaj widzę. Nie ma szału, nic fajnego tutaj nie da się zrobić, ale z tego co ja widziałem gdzieś na zapowiedziach aktualizacji, można do planety dodać normalnie jakiś własny obraz z galerii, więc zobaczę sobie, jak to działa. Czekajcie, muszę to odpalić jeszcze raz i normalnie zrobimy jakieś bekowe zdjęcie, nie? Czekajcie, w ogóle ej, mam mega pomysł. Kojarzycie profilowe mojego kanału? Wiecie, tam jestem ja na takim szarym tle, jest taka zielona ramka, no to zaraz obczajcie to. Widzowie, co to jest? Co ja stworzyłem? Nie, ja pierdzielę! To jest moje profilowe. To jest moje profilowe Lambert w tle. Ja walę, jak ja wyglądam. Nie, widzowie, nie, to się nie stało. Dobra, rozwalamy. Nie, sprawdźmy, co tutaj można wybrać. Tylko nie takie coś, co od razu mi tutaj rozwali elipsa. Weźmy jakiś laser. Weźmy jakiś, kurde, laser. Co tu się dzieje? Patrzcie to. Normalnie. A z drugiej strony jeszcze taki ciemniutki, ale jestem, więc ewidentnie trzeba to zmienić. Co to w ogóle za broń jest? A, to jest ta, co na wylot tutaj nam robi. Kurde, wygląda to naprawdę nieźle. Co tutaj jeszcze można szybciutko wziąć? No w ogóle ten pies to mnie rozwala, więc jego już nie bierzemy, bo po co, skoro tak wiele razy już widzieliśmy, jak to działa. Weźmy sobie coś takiego. Chyba tego nie testowaliśmy, a to jest jakiś taki dziwny smog w ogóle. Jak to działa? Patrzcie, on też tutaj nam rozwala troszeczkę terenu. Możemy też sobie wziąć jakieś UFO, tylko 5% planety jeszcze się zachowało, więc ja bym to zmienił, widzowie, i weźmy coś, co totalnie zniszczy tą planetę, nieważne jak ona wygląda, ale planetę. I to, jak za chwilę walnie, to będzie trzeba tak odczekać z 20 sekund i cała planeta się rozprysnie, więc powoli żegnamy się z planetą Elipso. Ale za chwilę będzie wielki błysk. Strzelam tak za 3, 2, 1 i no jeszcze nie, ale patrzcie, cała planeta już czerwona i walnęło. Wow, dobra, więc moja planeta już absolutnie zniszczona. Nie wiem, co jeszcze możemy
sprawdzić. Generalnie chyba sprawdziliśmy wszystko. Czekajcie, uran, dobra, możemy wziąć uran. Jak on tutaj wygląda? To jest cała niebieska planeta. Dobra, to czekajcie, wylosuję teraz na ślepo jedną broń. Dobra, to wylosuję i... Okej, okay, mamy macki. One robią szkody dość duże. No dobra, no połowę nie, 80% planety jeszcze z nami zostało, 20% zniszczone. Możemy dać te kamyczki, one robią mikroskopijne szkody, więc tutaj zobaczmy, jak wielka będzie tylko ta różnica. Ej, tutaj praktycznie nic się nie zmieniło, więc dobra, te kamyczki za wiele nie zmieniają. Możemy puścić jednego, się regeneruje. Chciałem jeszcze na koniec wziąć, o tak jest, to będzie, widzowie, zakończenie odcinka. Weźmy tą disco broń, która normalnie rozwala praktycznie całą planetę. Ja wam mówię, że tutaj minimum 50% to będzie po tym czymś rozwalone. 60 już w tym momencie, nie, 61 jeszcze procent nie zrobi szkody, więc puśćmy, widzowie, na koniec tego tak dużo, że z tej planety nie zostanie nic. Patrzcie, co tutaj się teraz stanie, nie? Sam jestem mega ciekaw, tutaj w ogóle pełno tych kul disco eksploduje. I co? 58% wolno to schodzi, widzowie, wolno, na tyle, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale jak klikamy graj test, to też jest tutaj opcja układ słoneczny, ale z tego, co wiem, to na niej jest zbytnio ciekawa, więc chyba nie będziemy sobie w nią wchodzić. Ja też za bardzo nie wiem, o co tutaj chodzi. Mamy tu jakieś puste systemy, to jest bardzo jakiś dokładny drugi odcinek Solar Smash, ale ostatni przyjął się naprawdę dobrze, mam nadzieję, że ten też przyjmie się całkiem fajnie, no i że nagram trzecią część. To była, nie wiem, która aktualizacja od tamtego czasu, ale jakbyśmy to nagrali, nie wiem, za rok, półtora roku, to pewnie znowu nowe planety, nowe bronie przez twórców tej gry zostaną dodane. Dobra, widzowie, na razie, siemano, elo!